Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Od około 3 lat jestem operatorem numeru alarmowego 911. Nie wiem, jak moje życie ostatecznie doprowadziło mnie do pracy w tej branży, ale jakoś tak się stało. Jak zapewne możecie sobie wyobrazić, nie jest to najlepsza praca. Wynagrodzenie nie jest wcale dobre i zdecydowanie nie jest warte emocjonalnego rollercoastera, który się z nią wiąże. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile nieprzespanych nocy przeżyłem z powodu tego, co usłyszałem na drugim końcu linii. Większość moich połączeń nie jest zbyt trudna. Głównie drobne awantury domowe i zgłoszenia napadów z bronią w ręku. Ale w rzadkich przypadkach otrzymuję niepokojące połączenie, opisujące scenę morderstwa lub coś w tym stylu. Wezwania z dziećmi też były jednymi z najgorszych. Ale jeden telefon wyróżnia się szczególnie, a wydarzył się on zaledwie kilka tygodni temu. Mieszkam w dość małym mieście, więc przestępczość nie jest największym problemem. Ale chyba dlatego zawsze, gdy dostaję telefon o morderstwie lub okrutnej zbrodni, emocjonalnie uderza to gorzej. Wszystkie telefony do mnie przemawiają, ale nie tak bardzo jak te poważne. Nie mówię, że tylko niektóre są poważne, a niektóre nie, ale rozumiecie, o co chodzi. Kilka nocy temu dostałem telefon o około 23:30. Zazwyczaj nie pracuję w nocy, ale jeden z moich współpracowników był chory, więc zgłosiłem się na podwójną zmianę, bo szef płaci mi za nadgodziny. Siedzę przy biurku, marząc sobie o byle czym, kiedy dostaję telefon. Opanowuję się i odbieram. Oto, co zostało powiedziane. Numer alarmowy 911, w czym mogę Boże, proszę, pomóżcie mi, zatrzymajcie ją! Zostałem całkowicie zaskoczony przez rozmówcę krzyczącego do telefonu i natychmiast wprawiony w osłupienie. Dzwoniący był mężczyzną, co mogłem stwierdzić po głębokości głosu. Wiedziałem już, że to nie jest rutynowa sytuacja i natychmiast próbowałem go uspokoić, abym mógł dowiedzieć się, gdzie jest i wysłać policję, straż pożarną i pogotowie do jego lokalizacji. Proszę pana, proszę się uspokoić. Musi mi pan powiedzieć, gdzie pan jest. 612 Yokar Street. Proszę kogoś wysłać. Mam intruza i próbuje mnie zabić. Yokar Street znajdowała się blisko skraju miasta, więc dotarcie tam zajęłoby policji co najmniej 10 minut. Musiałem wydobyć od dzwoniącego wystarczająco dużo informacji, by poinformować podróżujących funkcjonariuszy, z czym będą mieli do czynienia, jeśli sytuacja ulegnie eskalacji. Policja jest już w drodze. Czy jest pan ranny? Nie, ale ona chce mnie skrzywdzić. Niszczy wszystko w domu i wrzeszczy na cały głos. Przez telefon słyszałem teraz stłumione krzyki dziewczyny. Było teraz oczywiste, że intruz jest w środku domu. Czy w domu jest ktoś jeszcze oprócz pana i intruza? Nie, byłem sam, zanim się włamała. Dobrze, proszę mnie uważnie wysłuchać. Musi pan zamknąć się w pokoju i ukryć. Proszę się nie rozłączać. Zamknąłem się już w sypialni i chowam się pod łóżkiem. Okej, świetnie. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Nie wiem, obudziłem się i usłyszałem, że w salonie coś grzechocze. Wstałem to sprawdzić, a tam stała dziewczyna. Majstrowała przy jednej z szafek. Próbowałem po cichu wrócić do swojego pokoju i wezwać pomoc, ale gdy tylko się ruszyłem, zauważyła mnie. Gdy mnie zobaczyła, krzyknęła tak kurewsko głośno i zaszarżowała na mnie. Pobiegłem do swojego pokoju i zatrzasnąłem drzwi i zamknąłem je na klucz. Czy jest ona w pobliżu tego pokoju? Nie sądzę.
Oboje słyszymy wtedy głośny huk, a mężczyzna wydaje z siebie przerażony okrzyk. Ach! O Boże, wali teraz w drzwi! Przez telefon słyszałem rytmiczne uderzenia o drewno. Teraz wiedziałem, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Większość intruzów, jeśli zostanie przyłapana przez mieszkańców domu, zwykle próbuje uciec. Ten intruz nie odszedł po tym, jak został zauważony. Próbował zabić. Proszę, niech policja się pospieszy. Myślę, że ona zaraz wyważy te drzwi. Są w drodze, będą tam wkrótce. Modliłem się, żeby byli. Czy może pan opisać dla mnie tę dziewczynę? No, mogę spróbować. Już teraz panicznie bałem się o rozmówcę. Nie mogłem sobie wyobrazić, jak przerażająca musiała być cała ta sytuacja. Ale opis, który podał mi rozmówca, zmroził mi krew w żyłach. Ona wygląda jak dziecko. Nie jest dorosła, to wiem na pewno. Wygląda na co najmniej 7 lub 8 lat. Miała na sobie małą spódniczkę. Były na niej ciemne plamy. Włosy też były ciemne i mniej więcej do ramion. Jej szyja była w strzępach. Głowa po prostu zwisała z jej szyi. Ale jej oczy... Och, Boże! Nie miała oczu. Nie było żadnego światełka. Oczodoły jakby puste. Byłem coraz bardziej przerażony, im dłużej ją opisywał. To nie był już typowy włamywacz. Żadna mała dziewczynka nie włamuje się do domu w środku nocy z zamiarem zabicia. Ta mała dziewczynka nawet nie przypominała człowieka po tym, jak opisywał ją rozmówca. Minęło 5 minut, a ja modliłem się, by policja wkrótce dotarła na miejsce. Mężczyzna płakał w tym momencie i z każdą sekundą był coraz bardziej spanikowany. Czy wie pan, dlaczego ta dziewczyna mogła się włamać do pana domu? Nie wiem. Następnie zamilkł na kilka sekund, zanim kontynuował. W drzwi. Nasłuchiwałem i nic nie było. Żadnego hałasu poza spanikowanym oddechem dzwoniącego. Dobrze, proszę być bardzo cicho i proszę się stamtąd nie ruszać. Okej. Jeśli będzie słychać, jakby opuszczała pana dom, proszę mi o tym powiedzieć. Cóż, teraz jak pan o tym wspomniał, to nie jest mój dom. Zaraz, słucham? To... Nie zdążył nawet dokończyć tego, co chciał powiedzieć. Gdy tylko się odezwał, usłyszałem potężny trzask, a facet krzyknął. Usłyszałem zatykające uszy wrzaski mężczyzny i intruza. Potem połączenie padło. Siedziałem przy biurku, zastygły. Milczałem przez dobrych kilka minut. Potem się rozkleiłem. A jeden z moich kolegów operatorów, który słyszał moją rozmowę siedząc przy swoim biurku, natychmiast podszedł i mnie uspokoił. Opowiedziałem mu, co się właśnie stało, a jego twarz zrobiła się biała jak śnieg. Był przerażony. Musiał być jednak wdzięczny, że nie musiał tego słyszeć na żywo. Policja pojawiła się chwilę później. Chciałem jak najszybciej się dowiedzieć, co się tam stało. Na szczęście mam przyjaciółkę w policji, która opowiedziała mi, co ona i inni funkcjonariusze odkryli. Oto co mi powiedziała, gdy rozmawiałem z nią następnego dnia. W domu nie było śladów włamania. Żadne okna nie zostały wybite, a drzwi wejściowe i tylne były zamknięte i zabezpieczone. Ona i inni policjanci na miejscu zdarzenia byli zakłopotani, ponieważ nie mogli zrozumieć, jak intruz dostał się do środka. Oznaczało to albo,
że intruz został dobrowolnie wpuszczony do domu, czego rozmówca mi nie powiedział, albo że intruz był już w domu, kiedy rozmówca wrócił do domu, który nawet nie był jego, co w tamtym czasie wydawało się najbardziej prawdopodobne. Niemniej jednak, policjantom udało się w końcu wyważyć okno i dostać się do środka, żeby sprawdzić, co z dzwoniącym. W domu panował bałagan. Wszystko, od ramek z obrazami, przez szklanki, po nawet lodówkę, było zniszczone. Wyglądało to tak, jakby ekipa rozbiórkowa miała poligon w środku domu. Drzwi do sypialni zostały wyrwane z zawiasów. Były w kawałkach, a wszędzie walały się odłamki drewna. Jeśli policjanci nie byli już w tym momencie przerażeni, to dopiero zaczynali być. Przyjaciółka powiedziała mi, że futbolowiec nie mógłby spowodować drzwiom tylu uszkodzeń jednym uderzeniem, a co dopiero mała dziewczynka. Już teraz była na krawędzi, ale zrobiło się dużo, dużo gorzej, gdy w końcu znaleźli dzwoniącego. Mężczyzna został znaleziony w łazience połączonej z sypialnią, w której się ukrywał. To było makabryczne. Jego krew była wszędzie. Większość wypływała z rozległej dziury w okolicach brzucha. Część jednak znajdowała się na ścianach sypialni i na suficie. Brakowało też jego oczu. Przyjaciółka powiedziała, że kilku policjantów zemdlało lub zwymiotowało po tym, jak zobaczyli to makabryczne okrucieństwo, które spotkało tego człowieka. Byłem przerażony tym, co usłyszałem. Facet zginął bardzo brutalną śmiercią, a ten intruz wciąż był na wolności. Ale wtedy powiedziano mi coś, co sprawiło, że ta sprawa była jeszcze bardziej przerażająca niż dotychczas. Podczas rozglądania się po domu, jeden z funkcjonariuszy znalazł nietypową ścianę w pobliżu kuchni. Ściana wyglądała na sztuczną. Była połączona z inną ścianą, ale miała jedynie około 1,5 metra wysokości i wydawała się niczemu nie służyć. Wyglądała niemal jak blokada kuchni, choć tuż obok niej znajdowało się przejście. Policjant lekko w nią zastukał. Nie tylko była w środku pusta, ale kiedy policjant zapukał, otworzyła się mała dziurka. Zapukał bardzo lekko, ale ściana była tak słaba, że taka siła wystarczyła, by faktycznie ją przebić. Poświecił do środka latarką i zobaczył na ziemi koc. Jednak to, co przykuło jego uwagę, to nie sam koc, a raczej leżący pod nim kształt. Wezwał pozostałych funkcjonariuszy, aby przyszli tak szybko, jak to możliwe, a oni przebili się przez resztę ściany. Sprawdzili koc, a jeden z funkcjonariuszy lekko go odgarnął. To, co znaleźli, było prawie tak samo wstrząsające, jak martwy rozmówca. Były to zwłoki młodej dziewczyny. Natychmiast zamknęli teren, a na miejsce przyjechali kryminalni i zbadali sprawę. Po jakimś czasie przyjechał koroner i zabrał oba ciała do kostnicy. Kilka dni później wyszła na jaw reszta szczegółów dotyczących tej sprawy. Bardzo chciałem usłyszeć, co odkryli koroner i policja, a moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie, aby opowiedzieć mi resztę historii, gdy tylko czegoś się dowiedziała. Dzwoniący zmarł z powodu, i to było dokładne określenie, którego użyła moja przyjaciółka, utraty krwi z powodu wypatroszenia. Jego oczy nigdy nie zostały znalezione. Dziewczynkę zidentyfikowano jako Taylor Waterton, 9-letnią dziewczynkę, która zaginęła nieco ponad 2 lata temu. Zniknęła z lokalnego placu zabaw, a ostatnio widziano ją w spódniczce w kropki. Niewiele o tym pomyślałem, dopóki nie znalazłem plakatu zaginionej osoby z jej zdjęciem. Była to urocza, drobna dziewczyna,
z czarnymi włosami, które sięgały jej do ramion. Kiedy patrzyłem na jej zdjęcie, nie mogłem przestać myśleć o tej spódnicy, w której była ostatnio widziana. Czułem, że coś mi umyka. I wtedy to do mnie dotarło. I prawie zemdlałem, gdy przypomniałem sobie, co powiedział mi rozmówca. Miała na sobie małą spódniczkę. Były na niej ciemne plamy. Włosy też były ciemne i mniej więcej do ramion. Podobno koroner stwierdził, że nie była wcale martwa tak długo. Według niego zgon nastąpił nie wcześniej niż miesiąc temu. Chociaż nie można było dokładnie określić przyczyny śmierci. Jej kark był złamany i nie był to uraz pośmiertny. Powiedziałem mojej przyjaciółce przy pierwszej rozmowie, że dzwoniący powiedział, że dom nie jest jego. Poszperała trochę i poinformowała mnie o tym mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ujawniono resztę szczegółów. Dom należał do mężczyzny o imieniu i nazwisku Travis Quinsley, który niedawno został uznany za zaginionego. Powiedział swojej rodzinie, że wybiera się na wycieczkę do Kanady, ponieważ ma kilku przyjaciół, którzy tam mieszkają i zamierzają urządzić sobie męski tydzień. Jednak nie wrócił, kiedy miał wrócić. W tym czasie jego rodzina zmieniała się w zakresie pilnowania domu. Dzwonił jego brat, Colby. Wiedziałem, jak wyglądał. Jego zdjęcie pokazano w wiadomościach kilka razy, odkąd jego ciało zidentyfikowano razem z zaginionym dzieckiem. Był młodym mężczyzną, o prostych, truskawkowo-blond włosach i przyzwoitej budowie. Po rozmowie z moją przyjaciółką poszukałem zdjęcia, na którym widać, jak wygląda Travis. Jeśli zaginął, chciałem mieć przynajmniej obraz jego twarzy, który mógłbym umieścić na wszelki wypadek z tyłu głowy. Moje serce ustało, gdy spojrzałem na zdjęcie na jednym z jego kont w mediach społecznościowych, na którym był razem z bratem. Zdjęcie było opatrzone podpisem "Znowu razem z bliźniakiem". Wyglądał dokładnie jak Colby.